gdy świat kazał gnać. Ja przeciwnie zaprowadziłam w duszy ład. Niech Pan obdarzy was pokojem. Środa pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Jezus mówi dzisiaj do tłumów: to plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Jezus odwołuje się do Księgi Jonasza, odwołuje się do proroka Jonasza, który został przez Pana Boga posłany do Niniwy, żeby ogłosić tam czas pokuty, żeby zapowiedzieć im grożące niebezpieczeństwo, żeby dać im jeszcze szansę, oczywiście szansę, którą daje im Bóg. I w pierwszym czytaniu otrzymujemy właśnie krótką historię proroka Jonasza. Dzisiaj nie będziemy zastanawiać się nad samym Jonaszem, bo on też jest ciekawą, barwną postacią. To jest ten, który nie chciał tam iść, który nie usłuchał Bożego wezwania, który zupełnie uciekał w drugą stronę od Niniwy, bo bardzo mu się nie podobało to, że Bóg daje szansę Niniwitom. Zamiast od razu ich zniszczyć, od razu skasować, od razu swój gniew czy sprawiedliwość na nich wywrzeć, to Bóg daje im jeszcze szansę. Po co? Po pierwsze, nie są to Izraelici, więc już Jonasza nie interesują. Tą historię doskonale znamy i teraz zazwyczaj w dwojaki sposób możemy interpretować ten znak Jonasza. Z jednej strony Jonasz, który 3 dni był we wnętrznościach ryby i to jest znak Chrystusa w grobie i znak zmartwychwstania, ale dzisiaj jednak Chrystus bardziej akcentuje to głoszenie Jonasza. Jonasz, który jest znakiem dla mieszkańców Niniwy, znakiem czasu pokuty, ale jednocześnie tego, że Bóg daje im okazję do nawrócenia. Więc Pan przemówił do Jonasza po raz drugi, bo pierwszy raz on nie posłuchał. Jonasz poszedł i głosił: jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. No, ta 40, widzimy, jest tutaj symboliczna. To jest też te 40 dni, które przed nami, kilka za nami, ale więcej jeszcze przed nami. I dzisiaj też Słowo Boże, prorok Jonasz woła do nas: jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. Czyli mamy pewien czas. I dzisiaj stajemy u progu jeszcze tego ciągle Wielkiego Postu i możemy się pytać, czy ja wierzę w to, że faktycznie ten czas pokuty, czas postu, czas zmożonej modlitwy, czas jałmużny, czas odbudowywania relacji z Bogiem i z innymi, to jest dobry czas, że coś, co jest złe we mnie, może zostać zburzone. Że Bóg daje mi dzisiaj okazję, że te wszystkie moje dokonania w tym Wielkim Poście, jeśli będą zgodne z wolą Bożą, jeśli nie będą automatyczne, jeśli nie będą takie schematyczne, naprawdę mogą zburzyć to twarde serce, mogą skruszyć to serce. Modlimy się bardzo często psalmem 51, żeby sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie. Sercem skruszonym. Dzisiaj też wołamy: pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Więc Bóg chce to serce skruszyć. Chce dać nam nowe serce, jak mówi przez proroka Ezechiela. Ale pytanie, czy uwierzymy? Bo mieszkańcy Niniwy uwierzyli. Ta sprawa doszła do króla. On powstał z tronu. Zobaczmy, król schodzi z tronu, zostawia te wszystkie swoje luksusy, zostawia całe swoje życie, zostawia swoją władzę i jako pierwszy daje przykład. Schodzi z tronu, zdejmuje płaszcz, ubiera się w wór i siada w popiele. To jest ten znak. Owszem, my ewoluujemy, idziemy dalej. Już wiemy, że nie chodzi o zewnętrzne znaki, ale jednak tutaj ten król jest pierwszy w tym nawróceniu. Ludzie i zwierzęta, bydło i trzody, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Ludzie i zwierzęta, niech przyobleką się w wory, niech żarliwie wołają do Boga. Mamy tu i post, mamy tu i modlitwę, czyli to, do czego my też jesteśmy zaproszeni. No i właśnie pytają się, czy ulituje się Bóg i odstąpi od zapalczywości swego gniewu? I zobaczył Bóg ich czyny i ulitował się nad niedolą. Bóg, który jest troskliwy, Bóg, który nieustannie daje szansę, Bóg, który nie chce, tak samo jak i przy Sodomie i Gomorze, ten handlowanie czy targowanie jeszcze z Abrahamem, ta szansa jeszcze. Po co Bóg mówił Abrahamowi, że właśnie jego wysłannicy poszli zniszczyć Sodomę i Gomorę?
Mógł to zrobić od razu i z zaskoczenia. Mógł, bo jest Bogiem. Mógł tak samo Niniwę zniszczyć od razu, bo jest Bogiem. Jerycho tak samo. Był ten czas, te 7 dni obchodzenia Jerycha też był czasem na to, żeby można było coś zmienić. Bóg daje nam również czas. Bądźmy i w tym czasie, który mamy, uważni na tych proroków, których Pan Bóg posyła, żebyśmy nie żyli w swoim schemacie, ale pozwolili skruszyć to, co jest nasze, aby to serce żywe, serce Boże w nas na nowo zabiło. Ale najważniejszym znakiem i najważniejszym prorokiem, którego otrzymujemy w tym Wielkim Poście, jest sam Chrystus. Zresztą On tak mówi. Oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Byśmy powiedzieli, tu jest ktoś więcej niż Jonasz. Tu jest Chrystus. Jonasz jest tylko typem, jest tym znakiem, jest tym, który zapowiada i poprzez to głoszenie nawrócenia i poprzez ten pobyt we wnętrznościach ryby zapowiada Chrystusa, który przyjdzie ogłosić dobrą nowinę, który będzie wzywał do nawrócenia. Potem będzie 3 dni we wnętrznościach ziemi, a potem powstanie z martwych. Niech dzisiaj Chrystus będzie tym, który nas nawołuje, a my dajmy się Mu powołać, pójdźmy za Nim, pozwólmy usłyszeć sobie Jego głos i bądźmy tymi, którzy wejdą w ten Wielki Post, chcąc, żeby to, co stare, zostało zburzone, żeby to serce zostało skruszone, a żeby powstało w nas nowe serce na wzór serca Jezusowego. Módlmy się. Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na gorliwość Twojego ludu. Spraw, aby opanowując swoje ciało przez wstrzemięźliwość, odnowił ducha przez pełnienie dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Naucz mnie liczyć moje dni, bo chcę być mądra tak jak Ty. Chcę dla wszystkich wszystkim być. Naucz, że liczysz się tylko Ty. Naucz mnie liczyć moje dni.